Witam w dzisiejszym odcinku Harmonika dla Zuchwałych. Chciałem Wam opowiedzieć o niskich strojach. A w zasadzie o jednym niskim stroju. Będzie to niskie C, czyli low C. Model 1847, ale z aluminiowym korpusem od modelu Blues Favorites. Oczywiście stalowe strojki. No i cóż jeszcze można o tej harmonijce powiedzieć? No ona jest, brzmi bardzo nisko, a to dlatego, że jej czwarty kanał, czyli raz, dwa, trzy, cztery, odpowiada pierwszemu kanałowi z typowej harmoniki w tonacji C. Czyli mamy dodatkowo cztery kanały niżej brzmiące. Aby ten najniższy dźwięk nie bzyczał, co jest spowodowane obijaniem się strojka o pokrywę, tutaj firma Zeidel zrobiła taki bardzo sprytny zabieg, czyli troszkę wybrzuszyła pokrywy w jednym miejscu i dzięki temu można grać dosyć mocno, wciągając powietrze i ten strojk ma miejsce, żeby swobodnie się poruszać. Dlaczego zmieniłem tutaj korpus na aluminiowy? Ponieważ harmonika w niskim stroju słabo się przebija brzmieniowo przez inne instrumenty w zespole. I żeby troszkę wyeksponować te wysokie częstotliwości harmoniki, troszeczkę je jakby podbić, dałem aluminiowy korpus, który właśnie taki efekt daje. Po co w ogóle kupować niski strój harmoniki, skoro ma się harmonikę w C-dur, ma się harmonikę w G-dur, w F-dur na przykład? Te niskie strojenia przede wszystkim są moim zdaniem najbardziej atrakcyjne przy graniu akompaniamentów, czyli przy graniu podkładowym, wtedy kiedy możemy nie tylko grać akord czy akordy, ale również możemy grać perkusyjnie, czyli nadawać rytm, a czasem nawet efekty różne perkusyjne podczas naszego grania. Może zaproponuję Wam na początku taki najprostszy akompaniament. To będą dwa wdechy na kanałach 1, 2, 3, 4 i dwa wydechy, czyli taka trochę ciuchcia nam wychodzi, prawda? Możemy sobie zagrać ten akompaniament, też dwa wdechy i dwa wydechy, troszkę bardziej bluesowo, trochę bardziej swingująco, czyli nadamy inną pulsację, czyli będzie tat, ta, tat, ta, tat, ta, ta, czyli no i tak dalej, i tak dalej. Możemy rytm oczywiście jeszcze bardziej skomplikować w stylu Bodleia. Pójdźmy krok dalej i możemy sobie zagrać już całkiem skomplikowane rytmy, troszeczkę w stylu Sonny Terego, trochę w stylu Petera Metcalfa. Tom Ball również jest specjalistą od rytmicznego grania. No i wszyscy spadkobiercy w sumie Sonny Terego, który zresztą też nie był pierwszy jako harmonikarz grający perkusyjnie. Polecam nagrania Noaha Lewisa z lat 20. Okej. Okay. Jak może zabrzmieć taki już dosyć skomplikowany rytm na harmonijce niskie C?
jak widzicie, zabawa jest całkiem przednia. Ale to nie jest wszystko, co oferuje niski strój harmoniki. Na niskiej harmonice można również symulować, udawać, naśladować różne inne instrumenty zupełnie niezwiązane z harmoniką ustną, na przykład sitar. Sitar, czyli indyjski instrument, z tego co pamiętam, a przynajmniej z tego regionu, instrument strunowy, który ma bardzo, bardzo charakterystyczne brzmienie. Możecie sprawdzić na pewno to na YouTube albo wygooglować. Posłuchajcie, jak można naśladować sitar na harmonice niskie C. No i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajnie to brzmi, jeśli ktoś posiada umiejętność oddychania cyrkularnego, czyli tego spiral breathing. Polega to na tym, że wciągamy powietrze nosem i równocześnie wydychamy ustami, czyli możemy przez cały czas jakby oddychać. Ja niestety nie posiadłem tej umiejętności, ale poćwiczę. Bardzo Was zachęcam do tego, żeby korzystać z niskich strojeń harmoniki, począwszy od niskiego F, skończywszy na niskim G, a nawet podwójnie niskim F. Tutaj akurat mam taką harmonikę. Posłuchajcie, jak brzmi najniższy dźwięk z tego instrumentu. Mam nadzieję, że Was to zachęci do dalszych poszukiwań. Wow.